Film powstał dzięki firmie Noże Świata. Wyłączny dystrybutor noży Kersha i Zero Tolerance na polski rynek. Siemanko, z tej strony Brutus. A dzisiaj mam dla was recenzję tego oto pięknego noża. Może nie pięknego, ale noża nietypowego. Może też nie nietypowego. Ale noża od firmy Ganzo, a właściwie Firebird i numer F. FH41D2 oznacza rodzaj stali. Tak, żeby nam się nie nudziło, położyłem tu kilka rzeczy, ale lecimy z recenzją tego. I to jest, muszę powiedzieć, nóż, który spodobał mi się już dawno. Chciałem go zobaczyć, pomacać, poużywać i muszę powiedzieć, że no kurczę, no, żeby to nie był Ganzo, to by był super nóż. No naprawdę, no, żeby nie to logo, to mogłoby tu widnieć logo każdej innej porządnej firmy. Naprawdę, każdej innej porządnej firmy znanej mogłoby na tym nożu logo być. Od razu wam mówię, że to jest pozytywna recenzja, będzie pozytywnie, może z jakimiś tam małymi mankamentami, więc ci, co czekają na nie, to się doczekają, bo są tacy, ale tak naprawdę, no, kurde, no, od razu wam mówię, pierwszy mankament, no, i jedyny, prawie jedyny. Nawet tu z tyłu, fajnie to liternictwo zrobili, jak nie oni, no. To dobrze wygląda, no, jedyny, tylko tu, no, żeby nie to logo, no to to ja już bym powiedział ekstra nóż. No, ale nie przedłużając, standardowe omówienie. Głownia typu drop point z małą fałszywką tutaj wyprowadzoną, z dużym fajnym brzuszkiem, z bardzo wysokim płaskim szlifem. Jak widzimy, tu fajne satynowanie jest na tej głowni. No i to co najfajniejsze, to jest właśnie ten kształt. Kiedy oglądałem recenzję tego noża i zdjęcia tego noża, to wy prawdopodobnie też możecie myśleć, że ona, ta głownia, wygląda trochę jak balon tutaj. Ja miałem ciągle takie wrażenie, że on właściwie, że nawet trochę podchodzi do spear pointa. Tak dziwnie jest zrobione, nie? Ale tak naprawdę to jest drop point i to trzeba na żywo zobaczyć, żeby tego doświadczyć. Sam byłem w szoku, no bo po prostu na zdjęciach i na filmach tak dziwacznie w tym miejscu wygląda, tak bardzo szeroko. No w naturze nie jest to aż tak mocno odczuwalne. Na dodatek głownia jest szeroka, myślę, że około 4 mm to ma i jest otwierana za pomocą tego flipera. Zanim ja do niego przejdę, to zobaczcie sobie tutaj, jakie jest wykończenie zrobione, bo to naprawdę no jest na bardzo wysokim poziomie. Nie? Tu niewiele firm tak wykańcza tutaj wyprowadzenie krawędzi tnącej. Zobaczcie, to w ogóle wszystko tutaj jest, no, elegancko zrobione i zobaczcie od razu na blokadę, bo tu jest liner lock, ale ten liner lock ma tutaj dodatkowe, nie wiem jak to właściwie nazwać, bo to nie jest żłobienie, on jest tutaj po prostu dodatkowo nacięty, więc nie jest to taka zwykła prosta blaszka, jest jeszcze bardziej zrobiony, żeby było ergonomicznie, bo on jest gruby, chociaż wydaje się cienki właśnie przez to, że tu jest zeszlifowany, więc przesuwam go i to jest dla mnie przyjemne uczucie. Składam nóż i on jeździ na łożyskach. Pa-bam! Otwieram za pomocą flipera i składam. Otwieram i składam. Otwieram i składam. 135 zł. Gdzie wy dostajecie nóż za 135 zł, który tak gładko chodzi? Oczywiście to jest spowodowane tym, że ta głownia jest ciężka. I czuję się ten ciężar, jak ona się otwiera. Czuję się też tą moc. Muszę powiedzieć, że naprawdę odczuwalna jest ta moc w tym nożu, kiedy się go weźmie do ręki. Nawet osoby, które znają się na nożach i miałem okazję z nimi dyskutować na temat tego noża, kiedy każdy brał go do ręki, to się pytali, co to jest za nóż? I ja mówię, no to otwórz, nie?
I widzieli logo, i każdy patrzy z niedowierzaniem, i ja tak samo patrzę na to logo na tym nożu z niedowierzaniem. No ale lecimy dalej. Patrzcie na piwot. Też rzadko spotykane, żeby w nożach tej klasy był taki piwot i tak zrobiony oraz rękojeść G10. No, po prostu rewelka. Jedyny minus. Tu już się mogę przyczepić, nie jest na gładko w tym miejscu. U mnie troszeczkę odstaje. Widziałem egzemplarze, gdzie jest to idealnie spasowane. No, w moim tak nie jest. Trudno jakoś to przeżyje, chociaż szkoda. Ale świetnie. No i skoro już przy tej rękojeści jesteśmy, to zobaczcie, ma otwór na linkę. Duży otwór na linkę, do którego wejdzie większość rodzajów linki. Więc paracord się zmieści. Clips Deep Carry, który jest bardzo, bardzo ładnie zrobiony. To znaczy, no, może ładnie. Ładnie to może przesadziłem, ale praktycznie jest zrobiony i zaraz wam pokażę, jak jeździ w kieszeni. Jak widzicie, kupiłem nowe spodnie, ale te same to zawsze, bo kieszonki jeszcze jak nówki, nie? I zobaczcie, jak jeździ w kieszeni. No poza tym, że się świeci oczywiście, bo jest srebrny, no to bardzo łatwo się wkłada i wyjmuje do kieszeni i nie ma żadnego problemu. Na dodatek jest w miarę wąski, więc ci całej tej kieszeni nie zabierze. I to jest naprawdę świetne. No ale nie da się nie wspomnieć o tym, że można klips przełożyć na drugą stronę. Oczywiście nie próbowałem, więc nie wiem, jak to jest. No i mamy tu zaślepkę. No i teraz tak. Czy ona tutaj do czegokolwiek od tej strony reprezentacyjnej noża pasuje? No, sami wiecie, że nie pasuje. No, no zakryli tą dziurę, ok. No, ale to jest taka skaza na tym prawie że idealnie zrobionym nożu, że aż po prostu. Trudno mi się w ogóle wysłowić na ten temat. Nie dość, że to jeszcze śruba tu odstaje, nie? Więc tu, no tu się Ganzo nie popisało. Mieli dobrze, już wszystko dobrze i tam na koniec coś. No dobra, nieważne. Ergonomia, bo ta rękojeść jest bardzo ergonomiczna i jest duża, więc zapasu będzie dla każdego. Na dodatek oczywiście flipper służy jako jelec, więc nóż, rączka nam się nie ześlizgnie. Tu mamy jimping i tu mamy jimping, więc przy otwieraniu on się sprawdzi i przy trzymaniu noża też jesteśmy zabezpieczeni. Tylko tu. I teraz nie wiem, czy to jest plus, czy to jest właściwie minus, ta jej szerokość tej rękojeści. Bo zobaczmy sobie na przykład w porównaniu do Kizera. To nie jest to dużo więcej, ale jednak jest. Lub w porównaniu do Benchmade'a Bugouta, który jest nożem bardzo cienkim, jest stworzonym do przenoszenia na co dzień, więc tyle jest więcej. I tu właściwie pojawia się taka rzecz, że jest to nóż, który jest zrobiony nie tylko do EDC, ale i do dłuższej pracy, dzięki temu, że ta rękojeść jest właśnie taka i ona na dodatek tu jest wszędzie pozaoblana i pojawia się tutaj też krągłości się pojawiają z dwóch stron, przez to trzymamy to jak kij od szczotki, dzięki temu trzyma się go jak nóż typu PUKO, bo one mają właśnie tego typu rękojeść i dzięki temu można nim długo pracować i rączka się nie zmęczy i nie będzie hotspotów. Także kolejny plus i to jest też bardzo dobre rozwiązanie. No ale gadam i gadam, a jeszcze go nie mierzyłem. Zobaczcie, że nóż ma 9 cm głowni, ostrego troszeczkę może mniej i długość całkowitą 20 gdzieś i pół centymetra oraz wagę 103 gramy. To jest ganzowska wersja paramilitary 2. Kurczę, szkoda, że nie mam paramilitarki dwójki, ale tak bym go nazwał. Naprawdę. Tylko to nie sprawdzi się jako finger choil w ogóle. Zapomnijcie, chyba że ktoś ma naprawdę mikropalec mały wskazujący, ale wątpię. Więc no, to jako choil nie posłuży, ale miałem nadzieję, że tak będzie. Niestety nie będzie, chociaż można go
tak schwycić ten nóż, więc jeszcze coś tam zadziała. Czas na porównanie do kilku znanych modeli, między innymi Benchmade Bugout, jak widzimy jest mniejszy, Kaiser Gemini, jak widzimy jest mniejszy, Kershaw Atmos, jak widzimy jest też mniejszy. Oraz jeszcze jeden większy nóż, jaki posiadam, i również budżetowy nóż, jest to Ruyke D191B. Jak widzimy, jest to największy nóż na tym stole. Ale żeby tradycji stało się zadość, musi pojawić się Victorinox, i w tym przypadku jest to Victorinox Kadett. Jak widzimy, maleństwo przy tym. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. No musiałem to zrobić. Przepraszam, ale ten nóż zachwyca mnie. Po prostu mnie zachwyca. A tu mam jeszcze jeden do porównania. Też z tej samej firmy. Zobaczcie, z takim samym logo. Tak jest. Z takim samym logo nóż. G620. Bardzo tani nóż. Ten kosztuje 100 zł mniej niż ten. Tą jakość czuć, ale tak naprawdę on nigdy, ten nóż nigdy nie będzie taki jak ten. No i czas na podsumowanie. Nóż otrzymałem ze sklepu Noże Świata do prezentacji. Także link do niego znajdziecie w opisie do filmu, tak samo jak i kilka innych fajnych linków do tego sklepu też. Między innymi też do mojej książki. Natomiast, no, jeżeli chodzi o sam nóż, no kurczę, no chyba u mnie zostanie. Ja będę musiał do Marcina napisać, że ten to zostaje, no bo jest po prostu świetny. No, mi się bardzo podoba i wizualnie, i mi się jego fajnie używa, no bo po prostu nie mogę się powstrzymać. No i przede wszystkim nim się bardzo dobrze też klika. I to jest takie właśnie dziwne wrażenie. Kurczę, że się wzięło coś, co by się chciało zhejtować. I to jest dobre. I nie wiadomo, jak to zhejtować. No bo się nie da. No, po prostu ten nóż broni się sam. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, to naprawdę warto kupić. Nawet nie ma się co zastanawiać. Tu jest jakość w stosunku do ceny. Tu jest też nie tylko jakość, tylko tu jest jakość przez duże J. Naprawdę. No może tutaj u mnie się trafił jakiś mankament. Może ta blaszka, ale tak naprawdę, no kurczę, no świetny, świetny, świetny. Na dodatek można go dostać jeszcze w wielu wariantach kolorystycznych. Więc jak się spodoba, to można jeden taki sobie kupić, jeden taki. Czyli jeden powiedzmy do miasta taki stonowany, a drugi gdzieś na wyjazdy, bo na pewno ja bym zabierał go na wyjazdy. Taki po prostu w kolorze bardzo jaskrawym, żeby łatwo było znaleźć, gdyby powiedzmy, że gdzieś upadł. Więc tak jak już wspomniałem, jest to nóż nie tylko do EDC, ale też nadaje się i na wyjazdy na spokojnie. I jeszcze lepsze jest to, że można go zgubić i nie będzie to jakaś duża strata dla portfela. Myślę, że po następnej wypłacie można by było spokojnie sobie kupić drugi, bo to nie jest aż taka duża kasa. I nie zapominajcie, że cały czas macie zniżkę na hasło Brutus 5%, także będzie jeszcze taniej. Wiadomo, że żeby zrobić taką super mega dobrą reckę, to musiałbym go poużywać z rok i wtedy ciekawe, jak to by było, ale raczej wątpię, żeby on się po roku miał rozsypać. Tutaj czuć tą solidność wykonania i czuć, że to jest naprawdę dobra rzecz. A jeżeli ktoś ma, to zapraszam do komentowania. Podzielcie się swoimi wrażeniami, podzielcie się swoimi doświadczeniami ze mną, no i z resztą widzów, bo ludzie też to czytają i na pewno są zainteresowani, jak to u Was się sprawdza. A z mojej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć! Aha, i nie zapomnij dać suba, daj lajka i oczywiście skomentuj, tak jak mówiłem, bo komentarz jest dla mnie bardzo ważny.